Pustynia. Jałowe, pozornie niekończące się pustkowie to jedno z najbardziej fascynujących miejsc, jakie ma do zaoferowania nasz glob. Przytłaczające, piaszczyste, skalne i solne równiny to praktycznie niezależne światy, którym zawsze towarzyszyły ekscytujące mity i legendy. Jeśli do tej pory myślałeś, że na pustyni nie znajdziemy nic poza upałem i suszą, to się myliłeś. Na wielu z tych rzekomych pustkowi odkryto już ekscytujące sekrety, które zadziwiają nas swoimi historiami. W dzisiejszym odcinku pokażemy kilka takich odkryć. Zanim jednak przejdziemy dalej, włącz powiadomienia, a jako pierwszy dowiesz się o kolejnym filmie na naszym kanale. A teraz już zapraszam do oglądania. Starożytny Dom Abrahama. Brytyjscy archeolodzy odkryli rozległy kompleks na pustyni w południowym Iraku. Struktura ma około 4000 lat i prawdopodobnie służyła jako centrum administracyjne potężnego miasta Ur, jednego z największych miast, jakie kiedykolwiek zostały zbudowane ludzkimi rękami i z pewnością pierwszej prawdziwej metropolii, która kiedykolwiek uświetniła naszą planetę. Interesujący jest również fakt, że ta konkretna struktura funkcjonowała w czasie, gdy mieszkał tam Abraham, tuż przed wyjazdem do Kanaanu. Stuart Campbell z Uniwersytetu w Manchesterze, który kierował wykopaliskami, nazwał rozległy kompleks zapierającym dech w piersiach znaleziskiem ze względu na jego niezwykle duże rozmiary, mniej więcej wielkości boiska do piłki nożnej. Kompleks pomieszczeń wokół dużego dziedzińca został znaleziony 20 km od Ur, ostatniej stolicy sumeryjskich dynastii królewskich, których cywilizacja rozkwitła 5000 lat temu. Według doktora Campbella kompleksy tej wielkości z 2000 roku przed naszą erą są niezwykle rzadkie. Jednym z najbardziej niezwykłych zabytków archeologicznych odkrytych w tym miejscu jest gliniana tablica przedstawiająca wiernego zbliżającego się do świętego miejsca, ubranego w powiewającą szatę. Naukowcy uważają, że kompleks był używany do celów administracyjnych lub mógł mieć powiązania religijne. W każdym razie prawie na pewno odegrał ważną rolę w polityce Ur. Prawdziwość opowieści biblijnych. Biblia jest pełna historii i wydarzeń, które od zawsze były traktowane, przynajmniej częściowo, jako kwestia wiary. Wiele osób wątpi jednak w istnienie niektórych z wymienionych miejsc, osób i wydarzeń. Coraz więcej z nich zyskuje większą wiarygodność dzięki różnym dokonanym odkryciom archeologicznym. Jednym z takich odkryć jest liczący 2800 lat ołtarz Moab, odkryty w wykopaliskach w Jordanii. Według opowieści biblijnych król Moabu, Mesza, wszczął bunt, podczas którego udało mu się odzyskać miasto Atarot od Izraelitów, którzy w tym czasie sprawowali nad nim władzę. Odkrycie wyrytego ołtarza dostarczyło więcej dowodów na to, że te wydarzenia naprawdę miały miejsce. Pierwsza z dwóch inskrypcji znalezionych na ołtarzu wydaje się być zapisem, ile brązu zrabowano podczas bitwy. Jednak to, co naprawdę czyni znalezisko tak cennym, to fakt, że jest to obecnie najstarszy przykład pisma moabskiego, jaki kiedykolwiek odnaleziono. Do tej pory było wiadome, że Izraelici mieli w tym czasie doświadczonych i utalentowanych skrybów, ale jest to pierwszy dowód na to, że Moabici mieli w tym czasie równie wykwalifikowanych piśmienników. Zapomniany meczet. Archeolodzy na izraelskiej pustyni Negev odkryli 1200-letni meczet, jeden z najstarszych odkrytych na świecie, który rzuca światło na przejście regionu od chrześcijaństwa do islamu. Wystarczająco duża, aby pomieścić kilkudziesięciu wiernych struktura, ma kształt kwadratu z małą, półokrągłą wnęką w południowej ścianie zwróconej w stronę Mekki. podczas gdy islam rozpoczął się około roku 610 w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej, dopiero w IX wieku stał się religią większościową w Izraelu. Biorąc pod uwagę tę oś czasu, rzadkie meczety z VII wieku pomagają nam uczyć nas o rozprzestrzenianiu się islamu. Naukowcy twierdzą, że nie istnieją żadne archeologiczne dowody na przemoc, co wskazuje na dobre stosunki między bizantyjskimi chrześcijanami a wczesnymi władcami islamskimi. Nadal pozostaje jednak wiele pytań dotyczących transformacji regionu, a zadaniem naukowców jest zebranie informacji, aby zrozumieć, co się stało. Jaskinie Kartchner. Pewnego pochmurnego dnia w listopadzie 1974 roku Randy Tufts i jego przyjaciel Gary Tenen odsunęli kilka kamieni i wcisnęli się do malutkiej dziury w górach pustyni w Arizonie, gdzie natknęli się na garnek złota. Znaleźli wąską szczelinę na dnie zapadliska i podążyli za źródłem ciepłego, wilgotnego powietrza w kierunku tego, co skończyło się na ponad 4 kilometrach nieskazitelnych korytarzy jaskiniowych. Obawiając się, że kruche formacje wapienne jaskini zostaną uszkodzone przez tłumy turystów, utrzymywali swoje znalezisko w ściśle strzeżonej tajemnicy przez 14 lat. Po nawiązaniu współpracy z rodziną Kartchnerów i pracy z nimi przez 10 lat wspólnie zwrócili się do Rady Parków Stanowych Arizony i w 1988 roku, kiedy stan Arizona kupił posiadłość, a urzędnicy zaplanowali ochronę jej jako parku, Tufts i Tenen ujawnili publicznie swoją niesamowitą historię o tym, jak znaleźli jaskinię Kartchner. Woda deszczowa, lekko zakwaszona przez pochłanianie dwutlenku węgla z powietrza i gleby, penetrowała szczeliny w opadającym bloku wapienia i powoli rozpuszczała w nim kanały. Później obniżony poziom wód gruntowych pozostawił po sobie ogromne, wypełnione powietrzem pomieszczenia. Żywe dekoracje jaskiń tworzyły się kropla po kropli przez następnych 200 000 lat. W obszarze znanym jako Big Room znajduje się najbardziej rozległa na świecie formacja Moonmilk. Jest to osad z wapienia zawierający agregaty drobnych kryształów o różnym składzie. Dodatkowo najwyższa i najbardziej masywna kolumna w Arizonie, Kubla Khan, ma 58 stóp wysokości i znajduje się w sali tronowej. Nowy pustynny pająk. W brutalnie gorących i suchych pustkowiach indyjskiej pustyni Thar znaleziono nowy gatunek pająka. Pająk, obecnie nazwany Pseudomorgus Sudhi, został odkryty przez grupę naukowców, którzy przeprowadzili badania na pająkach w pustynnym parku narodowym w Rajasthanie. Nazwano go na cześć archeologa Sudhi Kumara w uznaniu za jego wkład w dziedzinę arachnologii w Indiach. Gatunek ten zamieszkuje suche źdźbła trawy pustyni. Jest to pierwsze doniesienie tego rodzaju z Indii. Do tej pory na całym świecie odkryto 35 gatunków pająków tego rodzaju. Ten mierzy niespełna 4 mm długości. Ciemnobrązowa głowa samca pokryta jest małymi, białymi włoskami i ma podbite oko. Przez bladożółty brzuch biegnie ciemny, podłużny pas. Tymczasem głowa samicy jest żółta z czarnymi oczami i białymi plamami na jasno-żółtym brzuchu. Dla niektórych urocze i interesujące, dla innych przerażające. A ty? Jak reagujesz na pająki? Które z tych odkryć chciałbyś zobaczyć na własne oczy? Daj znać w komentarzach poniżej. Pamiętaj również, aby zasubskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Mamy więcej takich filmów w zanadrzu. A teraz żegnam się i do zobaczenia następnym razem. Cześć!